Legenda mówi, że na wzgórzu w Jabłonowie Pomorskim, gdzie obecnie stoi pałac, za czasów Bolesława Chrobrego wznosiła się twierdza obronna, a wieś Jabłonowo była ongiś rodową posiadłością książąt jabłonowskich. Stefan Narzymski był oficer w powstaniu listopadowym w 1853 roku. Rozpoczął budowę nowego pałacu według planów architekta Fryderyka Augusta nad nadradcy budowlanego króla Fryderyka IV. Pałac został wzniesiony w modnym wówczas stylu na wzór neogotyckich zamków angielskich w krajobrazie parkowym. Matka Maria Karłowska, założycielka zgromadzenia sióstr pasterek od opatrzności bożej, Poszukująca w swoim czasie obiektu na szkołę gospodarczą dla dziewcząt, nabyła pałac od banku rolnego. Siostry pasterki objęły go w dniu 16 lipca 1933 roku. Od tego czasu znajduje się on w posiadaniu sióstr i, zgodnie z życzeniem Matki Karłowskiej, stanowi siedzibę domu Generalnego Zgromadzenia. Zapoczątkowana przez Matkę Marię szkoła gospodarcza je, po jej śmierci upadła. Po II wojnie światowej, oprócz pałacu, pozostałe wszystkie budynki oraz ziemia zostały przeznaczone na potrzeby państwowego gospodarstwa rolnego utworzonego na terenie posesji. Zgodnie z życzeniem Matki Marii Karłowskiej, została ona pochowana w Jabłonowie, najpierw obok kościoła. A w sierpniu 1935 roku po przygotowaniu krypty pochowana została w grobowcu sarkofagu z białego piaskowca, w którym spoczywała do czasu beatyfikacji do 1997 roku. Z rozpoczęciem II wojny światowej, po wysiedleniu sióstr pasterek z zamku w dniu 7 września 1939 roku. Cały obiekt zajęli Niemcy. Utworzyli oni w zamku obóz przejściowy dla rodzin polskich, zwany też obozem zniemczenia, który funkcjonował tutaj od połowy 1942 do pierwszej połowy 1943 roku. 1 marca 1945 roku do zamku wróciły siostry pasterki i zamieszkują tu do dnia dzisiejszego. Pałac Jabłonowski nadal funkcjonuje jako dom generalny założonego przez Matkę Karłowską zgromadzenia sióstr pasterek od opatrzności Bożej, którego zadaniem jest praca wychowawcza nad dziewczętami moralnie zaniedbanymi i zagrożonymi opieka nad samotnymi matkami i ich dziećmi, służba pielęgniarska, apostolstwo więzienne, praca parafialna i rekolekcyjna, wszystko w myśl hasła, szukać i zbawić to, co zginęło. Dekretem z dnia 15 czerwca 1997 roku kaplica w domu generalnym zgromadzenia sióstr pasterek o opatrzności Bożej w Jabłonowie zamku została ustanowiona przez księdza biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego diecezjalnym sanktuarium błogosławionej Marii Karłowskiej z przywilejami i zadaniami według prawa kościelnego powszechnego i lokalnego. Błogosławiona Maria Karłowska przyszła na świat 4 września 1865 roku we wsi Słupówka, dzisiaj Karłowo, koło Kcyni, jako jedenaste dziecko wielkopolskiej rodziny szlacheckiej, znanej z tradycji katolickich i polskich. Maria była bardzo energiczna Pełna śmiałych pomysłów. Mając siedemnaście lat pod wpływem kazania, o najświętszym sakramencie na ręce swego spowiednika złożyła ślub do zgonnej czystości. Jezus przyjął ofiarę Marii i odtąd będzie coraz bardziej brał ją wyłączne posiadanie. Maria po odbyciu kursu kroju i szycia w Berlinie podjęła pracę wprowadzonej przez swą starszą siostrę Wandę, pracowni haftu i szycia jako instruktorka zatrudnionych tam dziewcząt. Chętnie korzystała z rekolekcji i misji parafialnych nie tylko dla siebie, ale aby także przekazywać je dziewczętom w pracowni, ciągle jakby na coś czekała. Podczas swoich wędrówek dobroczynnych. W listopadzie 1892 roku zetknęła się po raz pierwszy z młodą dziewczyną, legitymującą się tak zwaną czarną książeczką, czyli podlegającą kontroli policji obyczajowej. I ten moment zadecydował o dalszym jej życiu, o powołaniu apostolskim. Odczytała to wydarzenie. Jako wolę Bożą, aby zajęła się tymi dziewczętami. Maria, kierując się za żarliwością o zbawienie tych kobiet, trafiała do tajnych domów publicznych, tropionych przez policję i na oddział dla kobiet wenerycznie chorych w szpitalu miejskim. Zachęcała spotykane tam kobiety do porzucenia grzesznego życia i przygotowywała je do sakramentów świętych. Oto stworzyła wspólnotę, która dała początek nowemu zgromadzeniu zakonnemu zgromadzeniu sióstr pasterek od opatrzności Bożej, z datą utworzenia 8 grudnia 1894 roku. Na ogół, po kilku latach pobytu w zakładzie, dobrego pasterza. Dziewczyny opuszczały go, zakładały rodzinę i bowało, że stawały się nawet przykładnymi żonami, matkami. Zdarzały się, że nawrócone wychowanki decydowały się pozostać do końca życia w zakładzie, stając się pomocą sióstr, pasterek. Maria zakłada kolejne domy. W dwa lata przed swoją śmiercią zakupiła pałac z przylegającą ziemią w jabłonowie. Pomorskim. Dziewięć otwartych domów na potrzeby dzieła to owoc głębokiej i niezachwianej wiary Matki Marii Karłowskiej. Matka Maria zmarła w opinii Świętości 24 marca 1935 roku w Pniewitem. Jej ostatnią wolą było spocząć w ostatnim założonym przez siebie domu który przeznaczyła na dom generalny w Jabłonowie Pomorskim. Jej beatyfikacji dokonał ojciec święty Jan Paweł II w czerwcu 1997 roku w Zakopanem.